Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych praktycznie każdemu Polakowi od urodzenia. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o tym, jak powstawała słynna Małgosia Maryli Rodowicz. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner, a tekst napisała Agnieszka Osiecka. Wliczając w to Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Inna sprawa, że panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Maryla przyjeżdżała do Gertner z gitarą, panie jadły bardzo długie śniadanie, a potem grały do upadłego. Gertner na fortepianie, Rodowicz na gitarze. Dopiero potem zapraszały do współpracy Osiecką. Gdy jednak Agnieszka napisała tekst do Małgosi, Gertner znacznie go skróciła. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, że krótszy przekaz zapewnia lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, co udało się zresztą znakomicie. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgosi zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencjami twórców. Pierwotna wersja była bowiem mocno wolniejsza i nie miała tego feelingu, co końcowy produkt. Sukces jednak był ogromny, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, ale także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwych młodzieńczych miłościach, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się dużą popularnością. Znacznie większą niż opowieści o spełnionych uczuciach zakończonych ślubem. Małgosia tańczy pi, a z niego sobie pi, a z niego pi sobie pi. Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru, a poza tym działało też imię bohaterki. To powszechnie znany fakt, że wszystkie Małgośki to fajne dziewczyny. A szczególnie te, którym specjalnie nie wiodło się w życiu. Potem przyszedł triumf w Sopocie, który miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzonej sukience bananówie z napisami Małgosia. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. No, opowiadał wszystkim, że ma wyłączność na robienie jej zdjęć i w efekcie Maryla ma z tego festiwalu tylko jedną fotografię. W nocy pokłócili się w hotelu, Rodowicz zabrała kluczyki do jego Fiata i nago wybiegła na korytarz. Spotkała tam pokojową, która osłupiała na jej widok, ale cała sprawa nie przedostała się do mediów. Ostatecznie nie były to czasy Pudelka czy innych plotkarskich portali czy gazet. Maryla rozstała się z Gierałtowskim i niebawem związała się z Danielem Olbryskim. Nie przeszkadzało jej, że partner był żonaty, podobnie jak następny Krzysztof Jasiński. Nigdy nie oceniała zresztą innych, gdyż zdawała sobie sprawę z faktu, że życie bywa nieobliczalne i nikt z boku nie potrafi tego właściwie ocenić. Łatwo jest bowiem forować wyroki, dopóki samemu się nie znajdzie w takiej sytuacji. Wymierzam panu karę porządkową w wysokości 1000 zł. Małgosię nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Nie zmienia to faktu, że Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Ostatecznie na płycie pojawiła się nowa wersja piosenki, wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków Iry i Max Klezmer Bandu. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została wycofana z anteny, być może pod wpływem nacisków wytwórni Universal, która miała prawa do piosenki. Po latach Gertner dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyła Daria Zawiałow i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Mateusz, mówią mi, ona nie warta jednej łzy, ona nie jest warta jednej łzy. Gertner żałowała jednak, że nie żyła już Agnieszka Osiecka, która by przekręciła to na męską wersję w 1 sekundę. Gertner zirytował jednak sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne i nieprawdziwe. Grała bowiem jak stary traper na pianinie u Agnieszki z papierosem w ustach, a piosenka powstawała w innej sytuacji. Nie było przy tym Osieckiej. Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, a Osiecka papieru do notowania. Mogła przecież tekst napisać na zwykłej serwetce, co zresztą często robiła. Gotowa była sukienka. Gotowa była sukienka.
Nie, za krótko. Gotowa była? Jej sukienka. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji też osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. To był maj, pachniała Saska Kępa. Natomiast słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że bywało się bez sporów. Marla nie była bowiem osobą, której można było coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Oczywiście, Marla była twarzą i siłą tego triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna twierdziła zawsze, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, to w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło zmienić się w prawdziwą bajkę. Pani Maryla nie ograniczała się wyłącznie do współpracy z Gertner, a muzykę dla niej pisali także Jacek Mikuła, chociażby Sing Sing da mu być, oraz Seweryn Krajewski. Szczególnie współpraca z Literem Czerwonych Gitar była niezwykle owocna, chociaż trzeba przyznać, że przybrała dość specyficzną formę. Wokalistka bardzo lubiła przyjeżdżać do gitarzysty, bo zawsze siedziała tam godzinami. Seweryn brał gitarę i tak plumkał, śpiewał różne fragmenty, aż wreszcie Rylowicz mówiła: jest, co to jest? To jest fajne. A on mówi: ja ci zaraz to puszczę. Ty będziesz wybierała utwory, ten, ten i ten. A ja ci to będę nagrywał na kasetę. Zawsze od niego wyjeżdżała z kasetą pełno takich fajnych piosenek, zajawek, melodii. W ten sposób miała bardzo bogaty repertuar z muzyką Seweryna Krajewskiego. Więcej o przebojach Maryli Rylowicz nie tylko znajdziecie w mojej książce napisanej wspólnie z Markiem Sierockim Przeboje PRL. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!